Dziś, wyjątkowo, mimo roku A i lektury Ewangelii Mateusza, ze względu na Przemienienie Pańskie, wraz z Jezusem wyruszamy na górę Przemienienia. Zachęcam do śledzenia moich rozważań. Witam w kolejnym rozważaniu. To rozważanie nie dotyka niedzielnej Ewangelii, ponieważ w tym roku 6 sierpnia święto przemienienia wypada właśnie w niedzielę. Jeżeli tak jest, wtedy czerpiemy Ewangelię o przemienieniu, a nie z niedzieli. Stąd posłuchajmy Ewangelii Marka opowiadania o przemienieniu z 9 rozdziału, właśnie ucznia Świętego Piotra. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazali się im Eliasz i Mojżesz, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa. Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Eliasza i jeden dla Mojżesza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłonił ich, a z oboku odezwał się głos: To jest mój syn, umiłowany. Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się Rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przebywał, przykazał im, aby nikogo, nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. <laughs> Wyjście na górę przemienienia przez lata, przez tradycję całą Kościoła, przyzwyczailiśmy się, żeby górę przemienienia, górą przemienienia nazywać Tabor. Jest to jedyne wzniesienie w Galilei, mające niecałe 600 metrów. Wchodzi się na nie z, właściwie z poziomu morza, więc jest to dość wyczerpująca wędrówka. Ale okazuje się, że to nie jest jedyna możliwość związana z górą przemienienia. Oczywiście, nawet w różańcu, mówimy przemiana na górze Tabor, ale niektórzy bibliści twierdzą, że e, przemienienie mogło się dokonać nie na Taborze, a na górze Hermon. Kiedy popatrzymy na całą konstrukcję Ewangelii Markowej, to zobaczymy, że to przemienienie jest bardzo blisko. E, cudu objawienia się Jezusa w Cezarei Filipowej i tego doświadczenia, kiedy Piotr odkrywa, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To jest jakby punkt zwrotny Ewangelii. To jest, Cezarea Filipowa jest miastem położonym najbardziej na północ. Jakby Jezus krąży po Galilei, dochodzi do, do Cezarei Filipowej, a jest tam bardzo wiele też innych wątków, dlaczego akurat tam. I tam jest pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, a wy za kogo mnie uważacie? I to wyznanie Piotra. I od tego momentu Jezus zaczyna mówić o męce, o tym, co Go będzie czekało. I niektórzy bliźni twierdzą, że Jezus wszedł na górę przemienienia nie na tabor, a na Hermon. Jest to jedna z bardziej znaczących gór w Izraelu. Jest to góra dużo wyższa mająca 2,5 tysiąca metrów nad poziom morza i tabor od Cezarei Filipowej jest oddalony 90 kilometrów, a od Hermonu tylko 17-18. Na Hermonie dzisiaj są stoki narciarskie, tam jest śnieg. Więc niektórzy twierdzą, że tam Jezus mógł się wybrać z tą trójką. Nie wiem, na ile ta interpretacja jest wiarygodna, Natomiast ona też mi ciągle pokazuje, że, że jest bardzo wiele dróg interpretacji pisma, różnych koncepcji, i, i przypomina mi ciągle, żebym ja też studiował, uczył się, poznawał, odkrywał. Po co? Żeby głębiej rozumieć Słowo. I zapraszam też Was do ciągłej lektury, uczenia się, słuchania różnego rodzaju komentarzy, poznawania pisma, poznawania tradycji biblijnych. Żebyśmy głębiej zrozumieli naszą wiarę. Drugim elementem tej Ewangelii jest ów namiot. To jest ciekawe. Niektórzy zestawiają to, 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 to doświadczenie tego namiotu ze świętem, właśnie świętym namiotu, żydowskim świętem, które. Z jednej strony e, nakazywało Izraelitom zbudowanie namiotu na pustyni, e, przede wszystkim gdzieś poza miejscem e, normalnego bytowania, mieszkania, może przespania się tam też e, nocy, żeby uczcić tą pamiątkę Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, którzy szli i mieszkali w namiotach. E, z drugiej strony. Namiot w kulturze żydowskiej ma bardzo znaczące głębokie, głęboki wymiar. Namiot był miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Stąd mamy namiot spotkania, w którym stała Arka Przymierza. Mamy pewną przestrzeń liturgiczną. Z trzeciej strony jak czytamy historię Abrahama jest 15 rozdział y, Księgi Rodzaju, to mamy historię Abrahama, który siedzi w namiocie i Bóg mówi do niego, wyjdź z tego namiotu, żebyś zobaczył gwiazdy, bo, bo jesteś ograniczony. Jak wyjdziesz, wyjdziesz z tej przestrzeni, to zobaczysz świat y, poza tym namiotem, zobaczysz jak wiele ja chcę ci dać. I jak czytałem to, 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 te różne interpretacje, jak rozważałem to, tak myślałem, czy, czy Piotr idzie w tą stronę e, zbudujmy namiot i ja chcę za, mieć jakąś kontrolę nad Tobą Bożym, nad tym Twoim planem i trochę to zestawić z tym momentem, kiedy Jezus opowiada o męca, a Piotr mówi, nie, nie przyjdzie to na Ciebie. E, i, I może jakby Piotr, tak jak Abraham był ograniczony, tak. Piotr chciał trochę ograniczyć Jezusa, żeby ta jego chwała się za bardzo nie rozlewała. A może z drugiej strony Piotr, jakby uświadomił sobie, że, że spotyka się z majestatem Boga i chciał postawić ten namiot jako przestrzeń spotkania. Kiedy w czasie właśnie święta Sukkot, święta namiotów, Żydzi budowali te namioty, to miała być dziura w dachu, tak, żeby było widać gwiazdy, żeby pamiętać o tym e, doświadczeniu też Abrahama. Jak to zinterpretować? Do końca nie wiem, ale chcę Wam pokazać pole możliwości i zapytać, gdzie my siadamy przy tym pomyśle e, piotrowym stawiania tych trzech namiotów. E, Pojawia się tam też y, obłok, y, który mówi, to jest mój snu i jego słuchajcie. Tylko, że słuchajcie nie oddaje tam rdzenia, który, który jest, bo y, można czasami, nie wiem, iść na kazanie, iść na wykład, siedzieć, no i coś tam słuchałem. Y, tutaj to greckie słówko, które tam jest, bardziej wskazuje na bardzo głęboką formę. Poddania i posłuszeństwa, jakby wewnętrznego, nie tylko usłyszenia tego, co mówi, ale poddania się temu, jakby pozwolenia, abyś, aby, aby Bóg mnie poprowadził. Więc myślę, że Ojciec dużo mocniej mówi: bądźcie posłuszni mojemu Synowi, abyście byli szczęśliwi. A często my byśmy chcieli być posłuszni tylko sobie samym. Ja mam monopol naprawdę. Zgodzić się na takie łamanie swojej woli. Ja widzę, jak to jest trudne, ale widzę też, jak z posłuszeństwa Bogu pojawia się błogosławieństwo. I ostatnia rzecz. Zobaczcie, że Jezus pozostawia pewną przestrzeń doświadczeń, które mają być obwieszczone dopiero później. Które nie mają być obwieszczone w tym momencie. Dlaczego? Bo nie zostaną zrozumiane. I czasem może być tak w naszym życiu, że mamy jakieś doświadczenie, mamy jakieś przeżycie, tak jak Piotr na tej górze Tabor, tak jak Jakub i Jan. I oni to zachowują, muszą to przetrawić, żeby w kontekście innych doświadczeń mogli opowiedzieć o tej tajemnicy i mogli ją w pełni zrozumieć. Nie starajmy się zrozumieć wszystkiego, co się wydarza w naszym życiu naraz i opowiadać tego wszędzie, gdzie jesteśmy. Ale pewne rzeczy zachować, a Bóg nam podpowie, kiedy, gdzie i w jaki sposób mamy to zinterpretować, aby, aby to było zgodne z Bożą Wolą. Stawajmy przy kolumnie, stawajmy przy słowie, aby ono przemieniało nasze serca i prowadziło nas do odkrycia prawdy o Bogu i o sobie samych.